A z nami Radosław Kanach po meczu z Lechią Gdańsk. Jak na gorąco ocenisz to spotkanie? No bo wygrywacie drugi mecz z rzędu i chyba z coraz większym optymizmem możecie patrzeć na kolejne spotkania. No tak, fajnie, że wygrywamy drugi mecz z rzędu, punktujemy w trzecim. I tym bardziej cieszy, że mogłem dodać dzisiaj cegiełkę do tego naszego zwycięstwa w postaci bramki, ale mnie cieszy fakt najbardziej, że udało nam się strzelić tą bramkę ze stałego fragmentu, który był przygotowany i ćwiczyliśmy go na treningach, więc bardzo fajnie, że to, co trenujemy, to wychodzi potem w meczu. Właśnie, jest to twoja pierwsza bramka w tym sezonie w barwach Resowi. Czy to oznacza, że teraz ten worek z bramkami się otworzy i będą kolejne? No mam taką nadzieję, no mówi się, że już potem z górki, jak się szczeli pierwszą, więc no by takich było jak najwięcej. Teraz chyba już z coraz większym optymizmem możecie patrzeć na mecz kolejny wyjazdowy z GKS-em Katowice. No tak, no zaczęliśmy tą pasę, chcemy ją podtrzymywać jak najdłużej. No wiadomo, że czeka nas bardzo ciężki mecz na wyjeździe, ale my się przez ten tydzień dobrze przygotujemy i spróbujemy podtrzymać tą pasę. Dzięki i powodzenia w Katowicach.